Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dinosaurs Are Dead w składzie. Mateusz, Pieczara, perkusja. Sylwia Udzik, bas. Grzegorz, gitara. Wojtek, budzyn, gitara i wokal. Łowcy Budyniu. Kiedy zaczęła się wasza przygoda z muzyką i dlaczego gracie w taki, a nie inny sposób? W takie klimaty? I jak to wygląda u was? Myślę, że to się w 2015 roku zaczęło, ale jakoś 2015. Tak. Także już 3 lata jesteśmy razem w związku. Mateusz do nas doszedł niedawno, ale wpasował się idealnie do zespołu. No i co? Co jeszcze? W sumie to już rok będzie. Tak, no, to już prawie rok mija. Gramy sobie tak bardziej elektrycznie. Dzisiaj zagramy akustycznie. Na co dzień gramy dosyć mocno elektrycznie, rock z elementami bluesa, trochę alternatywy. Myślę, że wszyscy jesteśmy w dosyć podobnym klimacie muzycznym, także łatwo nam się zgrać. Ale to wychowaliście się na takiej muzyce, czy to przyszło z czasem? Chyba się każdy na innej muzyce. Jesteśmy chyba miksem. No. Wydaje się, że to jest wypadkowa wszystkiego tego, czego słuchamy. No. Osobno, indywidualnie. Tak. Wkładamy jakieś pewne elementy tego, co lubimy usłyszeć w innych kawałkach, do tego, co sami robimy i jeszcze dodajemy coś od siebie. Jesteście mieszanką, ale wybuchową, czy to raczej... Czasami tak. Zależy kiedy. Jak jest dużo ludzi na koncercie i się dobrze bawimy, to wybuchową, tak. Na próbach czasami też. A jeśli chodzi o próby, dogadujecie się w miarę, czy serio każdy utwór trzeba tak naprawdę przepracować dobrze i przemyśleć? No ja ostatnio prawie Grześka zabiłem. Prawie żeśmy się... Ja myślałem, że ja ciebie. No, po prostu było ciężko, ale to właśnie o to chyba chodzi w zespole, że czasami jest ciężko, ale trzeba wypracować jakiś kompromis, żeby było potem fajniej. Gdzie drwa robią tam wirylę. Dokładnie. Tak jest, ale ogólnie myślę, że się na pewno jakoś zgrywamy fajnie w tym wszystkim. Kawałki, które po prostu wychodzą później spod nas wszystkich, można powiedzieć, no to są... Myślę, tak, że to, że tutaj siedzimy we czwórkę, znaczy, że się dogadujemy tak od 2015 roku. To prawda. I nie było żadnej wielkiej obrazy majestatu jeszcze? Nie. Wojtek, ja jeszcze znalazłam twoje materiały muzyczne, różne. Czy kariera solowa zeszła na drugi plan, czy jednak... To już kilka razy próbowałem jakoś to ogarnąć i... Wydaje mi się, że teraz więcej takich swoich solowych pomysłów wkładam do zespołu. Że wcześniej sobie tak myślałem, że zostawię to dla siebie, bo to nie do końca będzie pasowało do zespołu, a teraz jakby zauważyłem, że to jednak pasuje do zespołu. Że jednak to, co wydawało mi się, że będzie tylko dla mnie, jednak w zespole też pasuje. Czyli spełniasz się po prostu w zespole, tak, jako, no nie, jako częściowo muzyk solowy, ale nie do końca. Nie jest tak, że na siłę piszę te kawałki i tego, a nie muszę to grać. A... Nie, jest super. Mi się dobrze gra, bardzo dobrze. Jesteśmy Dinosaurs Are Dead i to jest piosenka pod tytułem Włócza się. Akustycznie. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Thank you.
czas wybudza mnie. Jakby jaśniej samotnie włóczę się. I wracam i idę, otwieram i mówię to ostatni raz. Powoli się zbliżam, zasypiam i budzę jakby inny świat. Tak! Budyniu. A co było taką największą przeszkodą, najtrudniejszym elementem całego procesu nagrywania, tworzenia? Chyba tak mi się wydaje, że jak już tam weszliśmy do studia, to już poleciało. Zebrać się, żeby wejść do tego studia. No, takie może pierwsze takie właśnie wejście, tak zebrać się, że dobra, nagrywamy, noty. Kurde i musi jakoś pójść. Ogólnie to tak. Było tak, że to studio wygraliśmy jako nagrodę z... W przeglądzie kapel. Tak, przeglądzie kapel Juvenalia UEK-u. Zbieraliśmy się do tego nagrania rok. No. Także samo to, że dotarliśmy do tego studia, też no, było coś. Trzeba było się zebrać i nagrać, ale już jest nagrane i wkrótce będzie. Często też jest, wydaje mi się, taki problem teraz, jeśli chodzi o młode zespoły, tak mi się wydaje, o młodych artystów, że właśnie dąży się cały czas do tej perfekcji aranżacyjnej i nie wchodzi się do studia, żeby w końcu coś nagrać i zrobić zdjęcie tej muzyki, że tak powiem. Tak, ja też to zauważyłem u siebie, że za bardzo chciałem wszystko perfekcyjnie nagrywać i chyba trzeba sobie dać trochę luzu i nie nagrywać tego wszystkiego tak super idealnie, tylko po prostu iść do przodu. Nie tylko nagrywać, bo mieliśmy cały czas problem, żeby zdecydować się, że idziemy już z tą piosenką do studia. Mm-hmm. Bo cały czas szlifowaliśmy stare piosenki i nowe i znowu wracaliśmy do starych. Tak, przerabialiśmy je jeszcze coś tam i jeszcze. No. Także w ogóle obraliśmy nową drogę, teraz się szybko decydujemy, idziemy do przodu. Tak, jeśli jakiś kawałek stwierdzamy, że zamykamy, no to bar, on już zostaje zamknięty, staramy się go wtedy jakoś już nagrać, zostawić, żeby już był w takiej wersji, jakiej jest. Łowcy budyniu. Raz graliśmy na zlocie motocyklowym, było super gorąco. Było tak strasznie gorąco, że czuję się, no byłem cały zlany potem. Dobre jedzenie było. Ale dobre jedzenie było, tak. Czyli także było warto. Mamy jakieś tam jeszcze doświadczenie. W dodatku wtedy piec basowy mi się spalił, który w dodatku nie był mój. I Sylwia grała z deski na gitarze. Grałam z odsłuchu klawiszowca z innego zespołu. Na gitarze basowej. Tak. No, nie brzmiało to jak bas, ale... Ale dałeś ale radę. Najmniej, ale fajne jedzie, że się... Co najmniej coś było słychać. No, tak. Nasz pierwszy koncert w ogóle zagraliśmy w Altanie. Jak to było 3 lata temu, graliśmy w Dworku Białoprądnickim, tam była taka altanka i tam daliśmy i tam daliśmy nasz pierwszy koncert w ogóle, jak Dinosaurs Are Dead. Rozgraliśmy koncert w Chrzanowie, to jest taka miejscowość niedaleko. No i to jest dobra. Ponieważ piosenka jest o uciekaniu z więzienia, zagadałem do publiczności i pytam się, i mówię tak ogólnie, to jest piosenka o ucieczce z więzienia. Jeśli ktoś był w więzieniu, to może się z tą piosenką identyfikować. Ej ja! I nagle patrzę zza filaru, wychodzi taki Seba, level 30. I wbija i mówi takim głosem, ne. Że to ja, ne, ja byłem w więzieniu, ne, pozdrow dla chłopaków 600, ne. I w ogóle on załatwi koncert u naczelnika i w ogóle super gramy. Także tak,